Chwała Panu to naturalne, gdy człowiek Boży stara się przebywać w służbie Bożej. Szuka miejsca, Boże, gdzie możesz mnie użyć, jak użyć, powinniśmy zabiegać o to. Jeśli nie troszczymy się o służbę Bogu, wcześniej czy później coś się z nami dzieje. Jest coś takiego jak prawo zdziczenia. Gdy jedziemy drogą, widzimy pola, zadbane, równiusieńkie, grządki bawełny po obrzeżach drzewa, trawa, krzaki. Nieraz myślę, tylko przestań dbać o to, o co wokół, po prostu rzuci się to na to pole i po kilku latach wszystko zarośnie, czyż nie tak? I to, o co ogrodnik troszczył się, pielęgnując tę ziemię, wyrywając chwasty, może szybko zarosnąć. Przestańcie troszczyć się o ogród tam, co nie tylko wyrośnie i nie wiadomo skąd się weźmie. Ktoś doświadczył tego? To nazywa się prawem zdziczenia. Jabłonka zdziczeje, stanie się dzika, jabłka były dobre, teraz są cierpkie, były duże owoce, będą mizerne. Wszystko posiada tę zdolność zdziczenia, cała przyroda zawiera w sobie śmierć. Biolodzy wyjaśniają, czym jest życie. To zbiór procesów, które sprzeciwiają się śmierci, to nazywają życiem. Jeśli spojrzymy, czym jest życie, to zobaczymy, że jest to zbiór procesów, które sprzeciwiają się grzechowi w odniesieniu do naszego życia duchowego. Jeśli przestaniemy pielęgnować naszą duszę, nasze wnętrze, chwasty zaczynają rosnąć. Samolubstwo wyłazi, egoiste, chwasty zarastają naszą duszę i ona degraduje się. Przestańcie czytać Słowo Boże i chwasty z was wyjdą. I co nie tylko wyjdzie i przeklinać zaczniecie. Widziałam ludzi, chodził na nabożeństwo, był dobrym człowiekiem, przestał chodzić. Nie chodzi 3 lata, przeklina, pije, już pali, chwasty rosną i ogarniają wszystko. Wszystko degraduje się jak w przyrodzie, tak też się dzieje w życiu. Wszystkie gatunki dziczeją, to dotyczy też zwierząt. Przestańcie troszczyć się o krowę, ona zdziczeje. Przestańcie troszczyć się o kozę, ona zdziczeje. Człowiek odszedł niedaleko od tego. Człowiek też zdziczeje i robi się straszny. Im dalej człowiek odchodzi od Boga, tym straszniejszym się staje. Degradacja przychodzi, dusza kamienieje. Pamiętam, jak jeden człowiek powiedział, dożyję do emerytury, potem przyjdę do Boga. Przeczytałem statystykę, że człowiek jest zdolny, by uwierzyć do 25 roku życia. Im starszy się człowiek staje, tym trudniej jest mu uwierzyć. Gdyby przyjąć za 100% ludzi powyżej 70 roku życia, to z nich może uwierzyć tylko 8-10%. Im człowiek jest starszy, im więcej sprzeciwiał się Bogu, na starość wcale nie może mu uwierzyć. Dusza jego jest zapuszczona, skamieniała. Z człowiekiem jest jak z kretem. Jeśli myśli, że przeżyje w ciemności, a potem otworzą mu się oczy, jest w błędzie. Jeśli nie posługuje się wzrokiem, natura go ukaże za to. On traci wzrok. Takie jest prawo, które obowiązuje. Jeśli człowiek czymś się nie posługuje, przyroda go ukaże i to zaniknie. Przestańcie posługiwać się ręką, pracujcie tylko jedną ręką, a zobaczycie, że druga będzie wisieć, bo nawet siły nie będzie, by ją podnieść. Jeśli się nią nie posługujecie, zwiotczeje. Kret nie potrzebuje wzroku, bo cały czas ryje pod ziemią, jest ślepy. Jeśli nie posługujecie się wewnętrznym wzrokiem i nie rozwijacie go, on zaniknie. Jeśli nie posługujecie się słuchem, on zaniknie. Jeśli nie posługujecie się węchem, on otępieje. Wszystko może otępieć w człowieku. To jest tak naturalne w przyrodzie, tak samo jest w życiu duchowym. Wielu ma pojęcie, że grzesznik to ten, kto kogoś zabił, cudzołoży, podpalił kogoś, pozostali nie są wcale tacy źli. Ale naturalne, wrodzone zdolności człowieka niczym nie różnią się od praw rządzących w świecie zwierząt. I ta natura, jeśli nic nie robić, stacza się w dół, a piekło już otwiera paszczę. Nie rób nic złego i ty trafisz do piekła. Nie musisz grzeszyć. W naturalny sposób człowiek sam zmierza do piekła. On jest jak zwierzę. On degraduje się. On rodzi się po to, by umrzeć. Prawo śmierci w naturalny sposób będzie w nim działać. Nie mówię tu o sądzie Bożym za grzechy, gdy człowiek grzeszy. To jest jeszcze jeden sąd. Straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego, gdy on się rozgniewa. Mówię teraz o cielesnym życiu człowieka. On rodzi się na to, by umrzeć. Jakbyście nie próbowali zachować siebie, wyglądać młodo.
Człowiek nie chce tego, a to w naturalny sposób uzewnętrznia się, to jest natura. Wszystko w tej naturze prowadzi do śmierci. Całe stworzenie współboleje, dlatego że przez przekleństwo, które przyszło przez Adama i Ewę, wszystko poddane jest śmierci. Słońce, które grzało, teraz pali niemiłosiernie, deszcz, wiatr, wspomagające wzrost, wysuszają, woda, która dawała sok, teraz powoduje gnicie, wszystko, co dawało życie, teraz przynosi śmierć. Wszystko poddane jest śmierci, całe stworzenie współboleje, oczekując objawienia synów Bożych. Jesteście synami Bożymi powołanymi do Królestwa Bożego, by przynosić życie. Nie ma człowieka, który mógłby sprzeciwić się temu zakonowi ciała, sprzeciwić się mu. Gdy widzicie człowieka, który spada z 20 piętra i nawet gdy przeleciał tylko jeden metr, mówicie, on już jest martwy, czyż nie tak? I to prawo, które pozwoliło mu przelecieć tylko jeden metr, dokona swego dzieła na końcu. On rozbije się o ziemię, mówicie, on już jest martwy. Jeśli człowiek przestał troszczyć się o duszę i poszedł w bok, on już leci w dół, on już jest martwy. On już idzie na śmierć. Nie mówię tu jeszcze o sądzie Bożym. Człowiek sam z siebie idzie na śmierć. I choć nam mówią, ty rozkwitasz, ty mówisz, ty musisz, to idziesz prosto w śmierć. Jeśli na tej drodze nie dowiesz się, co przeciwstawia się tej śmierci, umrzesz. Przeczytajmy z Pisma Świętego list do Hebrajczyków, 2:3. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Są tu takie trzy słowa. Ujdziemy, zlekceważymy, zbawienie. Prosty werset. Zbawienie, ujdziemy, zlekceważymy. Są takie dwie zasady, Boże. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Oraz pobłażliwość względem grzechu. Biblia mówi, to jakże my ujdziemy cało? Finałem wszystkiego jest śmierć. Nie możesz od tego uciec. To jakże my ujdziemy cało, jeśli przyjęliśmy zbawienie, a potem zlekceważyliśmy? Uwierzyłem, przyjąłem Jezusa Chrystusa, Duch Święty odrodził moje życie, a ja nie troszczę się o to, odnoszę się do tego lekceważąco, beztrosko. Pole moje zarośnie chwastami, obraza przyjdzie, duma zacznie wychodzić ze mnie, próżna chwała zasłoni mi oczy. To są chwasty. Nie troszczę się o to, nie troszczę się o moją duszę. Myślę, już jestem zbawiony. To mówi się do zbawionych ludzi. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Jakże ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy. Dziś nie pójdę na nabożeństwo innym razem. Nie mam czasu przeczytać Biblię. Też nie mam czasu. Otrzymałeś zbawienie. Każde życie bierze siłę z tego, czym ją odżywia się. Do życia człowieka niezbędny jest pokarm. Muszę mieć trochę chleba, wody, by funkcjonować. Przestańcie się odżywiać, a zobaczycie, co się stanie. Życie duchowe też wymaga pokarmu, a do tego ludzie odnoszą się lekceważąco. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, jakże ujdziemy? Śmierć przyjdzie w nasze życie duchowe, jeśli nie będziemy troszczyć się o nie. Powinienem czytać Słowo Boże, powinienem przychodzić na nabożeństwa, to jest naturalne. Jeśli masz życie duchowe, to ciągnie cię do tego. Jeśli to ignorujesz, powoli zaczynasz otępiać się, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Myśli nikczemnieją, to po prostu przychodzi, ukaże się twoja bezbożność. To jeszcze nie sąd Boży, to dopiero ukaże cię twoja bezbożność. Dowiedziałeś się o Bogu, usłyszałeś o Nim, ale swoje potrzeby stawiasz wyżej Boga, swoje pragnienia stawiasz wyżej Boga, swoją wolę stawiasz wyżej Boga, swoją pracę stawiasz wyżej Boga, wszystko stawiasz wyżej Boga. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Lekceważenie, gdy swego zbawienia nie stawiacie na pierwszym miejscu w życiu. A co tam? Opuszczę trochę. Co się stanie? Nie robię. Na wieczerzy nie byłem. Pomyślałem, że pójdę innym razem.
W tamtą niedzielę nie wyszło. W tym miesiącu nie chodziłem, dlatego w wieczerzy nie brałem udziału. Nic takiego. Patrzycie na to, jakby nic się nie stało. A jak patrzy Bóg? Człowiek tępieje, bo przestaje patrzeć na rzeczy, jak patrzy na to Bóg. Zaczyna lekceważyć, obniża poprzeczkę i idzie na śmierć. A jak Bóg patrzy na to, że nie uczestniczyłeś w ofierze paschalnej? On mówi, jeżeli nie w drodze, nie w podróży, nie przyszedłeś i nie wziąłeś udziału w święcie Paschy Bożej, nie oddałeś chwały zabicie, to jest Boże prawo. Teraz u nas nikt nie zabija, teraz z tobą obejdą się łaskawie, ale ty sam siebie zabijasz. Bóg czuwa nad swoim prawem. Ty przestajesz patrzeć na rzeczy, jak patrzy na to Bóg, zaczynasz patrzeć na siebie pobłażliwie. Wiesz, czemu pobłażasz? Swemu ciału. I chwasty zaczynają zarastać swoją duszę. Cierpliwością zbawiajcie swoją duszę. A ci już brak jest cierpliwości. Mówisz, i co się stanie? Co ma od razu umrzeć za to? Biblia mówi, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Jeśli zlekceważysz zbawienie, stracisz je. Bóg powie tak, jak do złego, leniwego sługi. Zabierzcie od niego to, co ma, a dajcie temu, który ma 10. Bóg mówi, jeśli nie posługujesz się wzrokiem, będzie ci zabrane to, co masz. Jeśli czymś się nie posługujesz, Bóg mówi, będzie ci odjęte, jeśli ci to niepotrzebne. Po pierwsze, sama przyroda cię ukaże, ogłuchniesz, jeśli nie będziesz posługiwać się słuchem, oślepniesz, jeśli nie będziesz posługiwać się wzrokiem. Duchowe oczy twoje oślepną, owce moje z głosu mojego słuchają i ja znam je, a one mnie znają i idą za mną. Jeśli nie rozwijasz słuchu, nie znasz tego głosu, jesteś głuchy, dlatego że troski wieku tego zagłuszyły wszystko. Chwasty zagłuszają twoje życie, to naturalne prawo zdziczenia. Człowiek degraduje się, zamysłem Boga jest, byśmy mieli życie. Nic innego nie może przeciwstawić się temu prawu. Nic nie może przeciwstawić się temu prawu. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego z ciała, rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Także my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Jest rzeczą niemożliwą ujść cało. Jeśli myślicie, że gdzieś tam przefruniecie, nic z tego, sądy dościgną was, w pierwszym rzędzie sama przyroda was ukaże. Każdy człowiek to książka, gdzie pisze się wszystko. W człowieku to wszystko kumuluje się, jedynym co może to zmyć jest krew Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego środka na ziemi, który mógłby obmyć człowieka, oczyścić i przeciwdziałać temu prawu śmierci. Nieraz pokazują w telewizji reklamę, dezodorant przeciwdziałający procesom starzenia się, eliksir na każdą porę życia, posmarujcie pod pachami i będziecie ładnie pachnąć. Wam samym jest zabawnie, niezbyt długo pachniecie, starzenie ma swoje prawa, czy nie tak, tak, tak. Ile byś nie smarował, starzenie bierze górę i starzejecie się. Chwała Bogu, On ma dla nas prawo uświęcenia, to przemieszczenie nas ze starego człowieka w nowego człowieka wewnętrznego, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. To jest nowy człowiek wewnątrz was, to człowiek duchowy, który duchem umartwia sprawy ciała i odnawia się każdego dnia i każdego dnia wzrasta. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Troszczcie się o swoją duszę. Jak można troszczyć się, przychodząc na nabożeństwa, sprawdzając swój charakter, wnikając w siebie i w nauczanie? Bądź w tym stały, badaj, doświadczaj siebie. Niektórzy mówią, nie kop się w sobie. Nie, nie, czasem trzeba pokopać i to dobrze i poprosić Boga, pokaż skąd we mnie taki brak cierpliwości, skąd taka namiętność, chciwość. Panie, pomóż mi wyrwać te osty. Duchu Święty, podpowiedz, potrzebuję tego. Oświecenie oznacza, gdy Bóg przychodzi, zauważasz to, czego wcześniej nie widziałeś. Im więcej światła Bożego przychodzi do twego życia, tym lepiej widzisz. Gdy przyszedłem do Boga, uważałem się za dobrego, ale gdy Bóg oświecił moje wnętrze, powiedziałem, Panie, czy taki idiota jak ja jest ci potrzebny?
Czy ta kupa zgnilizny jest ci potrzebna i ty jeszcze chcesz coś robić ze mną? On powiedział, tak, on ma możliwości zrobić to i z wami. Żaden chirurg nie może tego dokonać, może tylko odciąć rękę, nogę, coś przyszyć, nawet i to z trudem przyrasta. Odciąć jest lżej, lekarze wiedzą o tym. Wszczepiać jest o wiele trudniej. Bóg ma co nam wszczepić. On zmienia nasz charakter na Boży. On bierze nasz niemądry charakter i napełnia nas charakterem Chrystusowym. Wtedy coś się z nami dzieje. Możemy miłować wrogów naszych, nienawidzących nas. Możemy błogosławić przeklinających, dobrze czynić tym, którzy nas prześladują. Miłować tych, którzy nas krzywdzą, oni nas biją po twarzy, a my mówimy, my was kochamy. Bóg ma moc zmienić was i dać wszystko nowe. To nie mieści się w głowach ludzi tego świata, ale jest to tak naturalne dla człowieka Bożego. My was kochamy, ponieważ On ukochał świat, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, chwała Panu. To jest Boże prawo wewnątrz nas. To właśnie sprzeciwia się temu starzeniu się. Każdego dnia starzeję się, wiem to, ale wewnątrz mnie odnawia się mój duch. I ten wewnętrzny człowiek wzrasta. Nabywałem charakteru Chrystusa, zmieniłem się, wszystko zmieniło się. U jednych było jedno, u innych coś innego, ale wszyscy przychodzimy do Boga, jakim jesteśmy, z całym naszym bagażem, przed którym nie ukryjemy się. Te chwasty, gdy tylko przestajemy troszczyć się, modlić się, pościć, zaczną rosnąć. Człowiek ma dwie natury, stara natura widoczna, w której jest diabelskie życie, i nowa natura, to znaczy duch zrodzony z Boga. To nowe stworzenie, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jeśli przestajecie się troszczyć o to nowe, wewnętrzne życie, te chwasty waszego ciała wdzierają się do waszej duszy, okupują was, zmieniają wasze życie, czynią niemądrym, zaszczepiają głupi charakter, umysł taki, który równa się z Bogiem. I człowiek ogłasza się Bogiem i mówi, sam jestem sobie Panem. I ten Pan zdycha potem gdzieś pod płotem, nie mówię umiera, a zdycha. Noszą go do alei zasłużonych, potem kłaniają mu się jak bałwanowi, a mężowie Boży wzlatują ponad ziemię. Halleluja! Czytaliście? I nikt nie zauważa. Boże dzieci wzlatują jak orły. Będziemy pochwyceni i odnowieni w Duchu Bożym. Halleluja! Chwała Panu! Cieszę się z każdego dnia, bo wiem, że zbliżam się do tego dnia. Chociaż dzisiaj leżałem na podłodze rano i płakałem przed Panem i mówiłem, Panie, jak Ty możesz patrzeć na tę kupę brudu na mnie? To zgniłe ciało moje, Panie, mam z nim tyle problemów, kiedy się wreszcie od niego uwolnię, wyrwę się z tego ciała i podniosę się w duchu do mego Ojca na niebie. Jak już jestem zmęczony tą wewnętrzną walką, ale Ty jesteś Bogiem moim, siłą moją i twierdzą moją i znowu On mnie odnowił. I w was będzie ta walka. Ogrodnik walczy, by chwasty nie rosły w jego ogrodzie. Czyż tego nie robicie? Moja żona wstaje rano, podlewa trawkę, by rosła kwiatki. Pomagam jej. Tak jest z waszą duszą. Jeśli nie będziecie troszczyć się, by chwasty wyrywać z waszej duszy, wszystko, co cielesne, będzie wyłazić z waszej duszy. Pożądliwość, namiętność, czary i co nie tylko. Znane są uczynki ciała, w Galacjan 5 rozdział jest cały spis. Przeczytajcie w domu jeszcze raz, spójrzcie, co w was jest. Zacznijcie wyrywać, mówiąc, Panie, duchem Twym umartwiam uczynki ciała, wyrzucam je z siebie. Jestem nowym stworzeniem i należę do Królestwa Bożego. Wyrywajcie chwasty. Jak ujdę cało przed tą śmiercią, jak ujdę cało, jeśli zlekceważył tak wielkie zbawienie, które było zwiastowane przez Pana i utwierdziło się w naszych duszach, jak ujdę cały, jeśli nie będę troszczyć się o swój stan wewnętrzny, być zwiastunem Ewangelii, a samemu okazać się odrzuconym, być poza zbawieniem? Ta przemiana musi zajść w was. Duch Święty chce podnosić was, zrobić z was nowe stworzenie, przemieniać was w obraz Chrystusa. Tam pójdą podobni do Niego, stajecie się podobni do Chrystusa, żyjecie jak Chrystus, czynicie co On, co by dzisiaj robił Jezus, jak myślicie? Myślę, że chodziłby dzisiaj po rynku i uzdrawiał, zobaczyłby kogoś chorego, sprzedającego coś, trzymającego się za głowę, podszedłby, położył rękę i powiedział, bądź uzdrowiony. Zrobiłoby się zbiegowisko, stałby jakiś chromy, Jezus podszedłby do niego i powiedział, rozkazuję Ci, wyprostuj się, dlaczego tego nie robicie? On was... Zamieszkam w nich i będę się w nich przechadzać. Wiecie, co nam przeszkadza? Nasze ciało, cielesna religijność. Mamy religię i nie znamy realnego Chrystusa.
Gdybyście teraz byli napełnieni realnym Chrystusem, czynilibyście dzieła Chrystusa. On mówi, dzieła większe ode mnie czynić będziecie. Chcę na tym zakończyć. Pomyślcie o tym. On mówi, jesteście moim ciałem. Chcę przez was czynić te dzieła, które czyniłem będąc na ziemi. Złóżcie ciała swoje na ofiarę Bogu, obejrzyjcie swoje naczynia, oczyście naczynia, słudzy pańscy, służący w domu pańskim, uświęcajcie się. Przyjdźcie do mnie, dajcie mi wejrzeć w wasze serce, dajcie uwolnić wasze głowy od wszelkich niemądrych myśli i pragnień, pożądliwości, wszystkiego, co może zawładnąć waszym rozumem. Pozwólcie mi doprowadzić was do porządku. Ja będę przejawiać się przez czyste naczynia. Bóg nie posłuży się brudnym naczyniem. On chce mieć czyste naczynie. To jakże my ujdziemy całe, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, które było zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam, jeśli nie będziemy troszczyć się o to, jeśli nie będziemy przedstawiać siebie Panu każdego dnia i przeodziewać się w pance sprawiedliwości, przeznaczony do świętych rzeczy, jeśli nie będziemy się o to modlić, to co będzie z nami? Chcę, byście pomodlili się teraz razem ze mną. Skłońmy nasze kolana. Ojcze, jesteśmy w Twojej obecności. Bez Ciebie nie możemy nic uczynić. Chcemy, Panie, cenić to, co nam dałeś. Dałeś nam zbawienie jako dziedzicom Twego wiecznego królestwa. Panie, Ty dałeś nam zbawienie, głębokie życie z Tobą. Panie, Ty chcesz przez nas odpowiadać na potrzeby tego świata i nie tylko tego świata, ale i na nasze osobiste potrzeby. My również podlegamy presji tego świata, ale Ty dałeś nam do wnętrza ducha, życia, którym możemy umartwiać uczynki ciała. Panie, widzimy ten proces zachodzący w głębi nas, w naszym duchu, a ciało próbuje wedrzeć się w nasze dusze i zasiać ziarna niewiary, bezprawia, mroku, złości, nienawiści, obrazy. Stoimy, odgradzając grządki naszych serc. Troszczymy się o to, by nasza dusza była wypielęgnowana. Troszczymy się o to, byś Ty przychodził tam, zasiadał za stołem naszego serca i rozmawiał z naszym duchem. Zabiegamy o to, Panie, chcemy tego, Ojcze, chcemy, byś wyposażył nas w Twoje dary ku radości naszej, a na chwałę Twoją, dlatego przychodzimy, by oddać Ci chwałę. Ty powiedziałeś, tak jak ujdziemy cało, jeśli będziemy ludźmi lekceważącymi, powiedziałeś, zły i leniwy sługo, wyrzućcie go tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Panie, pomóż nam cenić to zbawienie, które nam darowałeś. Pomóż nie opuszczać nabożeństw. Pomóż przychodzić na modlitwę, przebywać na modlitwach przed Twoim obliczem. Pomóż znajdować czas na czytanie Słowa, by grządki naszych serc były wolne od naszego charakteru, przyzwyczajeń od wszystkiego, co przejęliśmy od tego świata. Panie, by nasze oczy patrzyły Twoimi oczami, by nasze uszy były otwarte na to, co Ty mówisz. Spójrz, by nic w nas nie zdziczało, byśmy nie skamienieli, a nie będzie powrotu, Panie. Boże mój, proszę, przejrzyj nasze serca na tym nabożeństwie, niech Słowo Twe obficie mieszka w nas, niech dokonuje zmian w naszym życiu. Jakże ujdziemy cało? Ty powiedziałeś, Panie, to jest Twoje prawo. Jakże ujdziemy cało, jeśli będziemy odnosić się lekceważąco do zbawienia, które Ty nam podarowałeś? Pomóż nam mieć głęboką odpowiedzialność. Panie, pomóż wkładać w to całe staranie. Ty sam powiedziałeś, wkładając w to całe swoje staranie, pokażcie wiarę waszą. Pomóż nam, Panie, modlimy się do Ciebie, by nic nie pochwyciło nas tak, że staniemy się ślepymi, głuchymi na Twój zew, Panie. Dotknij nas, modlę się za wszystkich, kto przyszedł dziś na to miejsce. Przemów do naszego serca, Ojcze, przemów do naszego wnętrza. Pomóż przeobrażać się w Twój obraz z chwały w chwałę, z Ducha Pańskiego. Pomóż, Ojcze, modlimy się do Ciebie. Duchu Święty, bez Ciebie nie możemy nic. Dotknij naszych serc, dotknij naszych wnętrz. Duchu Święty, przemów do nas, szukamy Twego oblicza, Panie. Święć się imię Twoje, błogosław pastora, który będzie głosić Słowo Twoje. Uczyń nasze oczy widzącymi i uszy słyszącymi w imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy. Amen.